materiale, w piątym materiale z gry Soma. Bardzo fajny, klimatyczny horror, horror przygodówka w bardzo oryginalnej lokacji. Generalnie gramy pod oceanem. Coś a la Bioshock. Okej, więc tak, co my tu jeszcze mamy? It's exciting to watch. Wow, climb Delta. Half a year ago, I'd be worried. Generalnie mamy za zadanie tutaj. Co tu w ogóle pisze? The light is hurting my eyes. He's stealing me. Don't know. I don't need this vitreous flash inside my skull to see salvation. Dobra, tutaj chyba coś udało nam się podnieść, zebrać. Nie pamiętam, bo to było chyba w poprzednim materiale. Chyba, że tu musimy zamknąć drzwi. Ale nie sądzę. Tak się zastanawiam, czy czegoś nie przeoczyliśmy. Nie możemy zagrać w szachy, niestety. Dobra, spróbujmy w takim razie wyjść stąd. Przypomnę, że musimy się udać do kolejnej stacji. Listen. Brandon, did you move the Carthage casing? We need to test that. Tak, tutaj de facto jest chyba zapelling, transport do Tieta, ale tutaj generalnie nic się nam nie pojawiło. Więc przypuszczam, że musimy tutaj coś podziałać. My jesteśmy tutaj, Delta. Mamy się udać do Theta, później do Omrikonu, Tau, Phi i Omega na sam koniec. Także jeszcze sporo przed nami. Ja tak się tutaj zastanawiam. To nas nie interesuje. Wiadomości też nie za bardzo. Logi i szachy, które nie działają. W zasadzie tutaj tyle. Coś przeoczyłem. Coś przeoczyłem, kurczę, i nie wiem teraz de facto co my mamy zrobić. Może tutaj coś z tymi komputerami, ale tutaj żadnej interakcji nie ma. Kurczę, widzicie? A i czekajcie, bo tutaj możemy chyba, a nie, nie możemy zamknąć drzwi. No cóż, a tutaj jeszcze coś jest. O, proszę. Jest shipping, zapelling, antena. Echo transport. Zapelling 216. Everywhere. What? Hello? Jeszcze raz. All that water. We're drowning. Who is this? Alan. What's your name? Simon. Where? What are you?
Alan. Can you hear me? Alan? Dobra, antena. Signal strange. Delta Theta. Czy my znajdujemy się w tym momencie? A ja muszę chyba antenę jeszcze. Sygnał anteny jest duży. Strasky? We can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. Guess it Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying land ahead. No to co, nie przyjdziemy tu nikogo? Nie odpowiada. No to kurde, co jest grane? Ajajajajajajaj. W tym pomieszczeniu już byliśmy. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. Musimy tutaj skalibrować antenę. Kurde, ale gdzie ona jest, ta antena? Wróć. Tutaj jest antena. Na piątce musimy ustawić. Piątka. I don't know, man. I just say we can keep things classy even when women aren't around. You know? Za 49. Yeah. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Co jest? 0,49, no to jest siła sygnału. O, jest tutaj, 0,49. Wreszcie się kurde to udało. W końcu się udało go wezwać. Trzeba tam ustawić antenę na 0,49. Ja tego wcześniej nie zrobiłem. Existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. No, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. To deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the
ahead and steal their chips. The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Dobra, musimy znaleźć chip, który ma jeden z robotów. No proszę, co to jest? No kurczę, mamy broń. Pierwsza broń w grze. Dobra, nie mamy wyboru, musimy jakiegoś robota tutaj sprzątnąć, ale... tego nie chcę sprzątać. To był taki drugi robot, właśnie ten. Nie za bardzo mi się widział. Uciekam, tam. Dobra. Trzy razy powinno załatwić sprawę, nie? Dobra. Broń do wyrzucenia poszła. A ja teraz potrzebuję tych części. Dobra, mam nadzieję, że to będzie działać. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. A tu coś jeszcze było, nie? Thanks. Matko, co kupujemy? Trzeba dopuścić stację Delta. Mi się wydaje, że jesteśmy gdzieś na półbetku prawie, więc ogólnie gra spoko, wam powiem. Były momenty, gdzie nie wiedziałem, co zrobić. To się jakoś udało póki co, na razie jesteśmy gdzie jesteśmy. Kurczę, ciemno tutaj strasznie, nic nie widać. A tutaj mamy mapkę, tak? You did really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry, though, because with the dump back, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features.
So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Bye. See you soon. Bye-bye. Dobra. Kurde, czas na kolejną stację. Tu jakieś ryby pływają. Co to jest? Straski, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The WoW surgeon, the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Straski, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Yeah, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Bardzo ciekawe są te. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. All of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Dobra, ładnie. Co my tu mamy? Chyba najpierw będziemy musieli to obkręcić. A następnie to prze. Coś tu nie działa. Co jest, panie? No. Oh shit. Wejść do środka. Nie mamy latarki. Nie działa. Dobra, działa. A strasznie mało daje światła. O, shit.
na suchym terenie. Od razu mi się bardziej podoba. Ale co tak przykisiło nagle? Shit. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Ja się mam zasejwowała, więc w razie W, gdy zginiemy, to będziemy mogli od tego momentu zacząć. A to okno rozumiem, że możemy wybić. Zagadkę znaliśmy w pierwszego odcinka. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Oczywiście, Dunbat jest zepsuty. Rozumiem, że mamy go naprawić. Aha, czyli jesteśmy tutaj i te części są chyba zablokowane. Level pierwszy, level drugi. No, looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? The habitat? That's so strange. I don't like this at all. Venezuela, Sahara. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Dobra. Tutaj coś jest. Kurde, muszę wziąć omitul, inaczej nie przejdziemy, tak? Ajajaj. Find someone who knows the security cipher. Find someone who knows the security cipher. Czego ja tego nie mogę podnieść? Find someone who knows the security cipher. Nam się otworzyła. Tu jeszcze coś jest chyba. To jest zablokowane.
światło uruchomiłem. I tak mi to niewiele dało. Ona chyba nam otworzyła te drzwi tutaj, z drugiej strony. Zaraz zobaczymy, moment. Server access to tutaj. Oh shit. Thanks, Stromeyer. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kinda sounds like a warning. Ktoś tu jest jeszcze, oprócz nas. No tak, mamy... trzy ścieżki. Shoot! Ja pierdziel, tam jakiś potwór ganiał. Temu co jest? Ja pierdzielę. To chyba w tym pomieszczeniu nie ma nic. Ja pierdzielę, musimy wrócić do tamtego. O cholera. O cholera, oderwałem. Jestem ranny. Dobra, chyba się gościa udało ominąć. Nie wiem, jak sobie zdrowie odnowić. Network error. Kurczę, po co ja tu przyszedłem, tu nic nie działa. Siatuwa jasna. Jest reset router. Ten router jest do cholery. Jeszcze ten potwór tutaj przyleciał. Shit. Gdzie ten router jest do cholery? Gdzie mam zresetować ten router? Ja pierdziu, ja go nie widzę tutaj żadnego routera.
Lepiej nie biegać, bo chyba ten potwór słyszy nas. Ja pierdziu. Czy co, ten router jest tutaj gdzieś? Kurde pieczone. Ajajaj, musimy się tam wrócić. Super. Super, że ten potwór leciał za nami. Ja cię sunę. Ten potwór jest ślepy, ale nie głuchy. Oh shit. Jasna, ciasna. Mamy wyjść, on tutaj jest, piernik. Dobra, poszedł. Musimy się wrócić. A musimy, kurczę, nacisnąć żółty przycisk. Dlaczego goś wraca? Ja pierdziu. Może poczekamy, jak sobie pójdzie całkiem stąd, bo jak za blisko podejdziemy, on wraca, a ja stąd muszę wyjść. Ja pierdziu. A już kurczę, byłem na miejscu. Dobra, jest. Dobra, jest, udało się. Nie używajcie tutaj latarek. Nie biegajcie oczywiście. I najlepiej chodzić w kuckach. To oczywiście jak uruchomimy ten router, to zaraz ten potwór tu przyleci. Będziemy musieli zaczekać. Jak odejdzie. To jest ten żółty przycisk, którego kurczę nie zauważyłem. Maszyna zacznie hałasować.
Będzie mieć tylko chwilę czasu. Kuźwa mać. Ja pierdzielę. No idź w cholerę stąd. Mine router active, mine frame online. Dobra. Zadziałało. Teraz musimy wrócić tylko. Wrócimy się do tego pomieszczenia pierwszego, który ominęliśmy. Shit. Potwór tam był. Tam się paluchy spociły. Spierdzielamy stąd. Dobra, długa. No pierdziu. Wychodź. Foma, ale emocje. Z deszczu pod rynnę. Good job, Sam. This better have worked. I'm not going down there again. Wypieczone. Dobra, teraz tutaj. Zasilanie nie działa. O to chodziło. Trzy ścieżki. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Najlepiej. O kurde, tyle tutaj dźwigień, tyle tego wszystkiego. Tyle przejść. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Dobra, tutaj będziemy musieli to poustawiać, przypuszczam. Wszystko w jedną stronę. Okej. Coś się udało przestawić, ale nasza postać strasznie widzę majaczy. Tu przyszedłem, tak? Dobra. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Nic tu nie działa. Strasky,
come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ah, I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Co to za informacja? David Munchie. How did this... What is this? Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. The legacy scan. Who is this? He's dead, Kath. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? I'm sorry. Not from you. Thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. Moi drodzy, tutaj sobie skończymy materiał. Jeszcze mamy tutaj drugą alternatywę, drugie przejście, ale to już w następnym materiale. Dzięki za wspólną grę. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Trzymajcie się. Cześć.